na pustyni, w monastyrze Warszawa, jeden z tych słynnych monastyrów w okolicach Morza Martwego, temperatura ponad 50 stopni w słońcu. Ja już byłem, to był trzeci dzień mojego pielgrzymowania. Wziąłem pamiętam z tego monastyru rano o 5 stanowiłem na wodę, tylko tyle mogłem wziąć. No i ruszyłem na tą pustynię. Na mapie 40 km do Morza Martwego. Mówię, no dam radę. Ale w połowie tej drogi do Morza Martwego zapadnisko tektoniczne, którego mapa nie pokazuje, bo Morze Martwe jest w depresji. Czyli musiałem, jest nagle przepaść, którą trzeba obejść, nadłożyć kilometry, kilometry drogi, wiele kilometrów. Nie miałem sił, nie miałem wody. Jeszcze zanim tam doszedłem, spotkałem żołnierzy patrol izraelski na pustyni. Stali jeepem, no i ćwiczenia może były. I słuchajcie, kiedy się przestraszyłem, bo ja szedłem, wiecie, w tym arabskim nakryciu głowy, które nie jest zbyt dobrze kojarzone przez Izraelczyków, bo to jest symbol niepodległościowego ruchu palestyńskiego, Yasser Arafat i tak dalej. No ale jakoś tak w miarę jeszcze ze mną rozmawiałem. Jak okazało się, że jestem Polakiem, to tym bardziej. Aha, nie gadali po angielsku. Wiecie, jakim języku rozmawialiśmy? Po rosyjsku, no właśnie. I tam, po to Żydzi, którzy emigrują. No i kuda ty idziesz? Ja mówię, nie powiem, że do Asyżu, no bo to będzie dla niej podejrzane, pewnie do mnie, jak do Asyżu, przez Morze Martwe. Już nie chciałem tłumaczyć za wiele tym żydowskim żołnierzom. Mówię, że idę do Morza Martwego, do Kumra. A wiotwe moje, pirio, ty pojdziesz. No to poszedłem w pirio, ale tam się okazało właśnie, że ta droga, która prowadziła tam, jest, była naokoło tego zapadliska, więc straciłem właśnie siły, zacząłem się trząść, już było mi zimno po prostu. Chyba pierwsze znaki odwodnienia i tego udaru, no nie wiem co było. I słuchajcie, zrobiłem sobie z kosturę, z namiotu, namiot, kostur, śpiwór, żeby chociaż cienia trochę było. Uwierzcie mi, palec wystawiony z cienia na słońce, parzył już, to słońce parzyło, więc to było takie słońce. I modlę się, bo tego to mi zostało. Chciałem doczekać wieczoru, żeby w nocy pójść, bo ja będę być chłodny. Już te hieny, którymi siostry straszyły i ci Beduini nie zawsze przyjacielscy i tak dalej, niebezpieczeństwa, skorpiony, mówię, to wszystko dam radę, żeby tego dotrwać. Ale jest ze mną coraz gorzej i się modlę. Jakby słuchajcie, jest głos, bardzo wyraźny głos, on się czasami odzywał w drodze. Ja nie wiem do dziś, czy wtedy to było przez ten upał, coś sobie opowiedziałem, później głos mówi tak, anioł przyjdzie i da ci wody. Ja taką rozmowę tak od razu będę mógł głosować, no ale jak anioł mnie tu znajdzie? Na tym pustkowym, no jak jeszcze z wodą to mi przyjdzie? I słuchajcie, mija chwila, na horyzoncie tuman kurzu, z niego się wyłania biały kształt, okazuje się, że samochód jedzie w moją stronę, biały, wielki jeep, podjeżdża, zatrzymuje się, wychodzi z tego człowieka Żydów. Machają rękami, biegną w moją stronę. Znaleźli namiot. Ja wyrzucałem rzeczy, jak już nie mogłem iść, te ciężary pozbywałem się, czego mogłem. 2 kilo namiot wyrzuciłem i oni znaleźli ten namiot. Bo się okazało, że jeden z osadników, który tam mieszkał, zaprosił swoją rodzinę z Nowego Jorku i obwoził ich, pokazując im najcichsze miejsca pustyni. I patrzą gdzieś, że leżą rzeczy. I po tych śladach mnie znaleźli. Najpierw mnie skrzyczeli, bo mówili, co ty robisz człowieku, mógłbyś tu umrzeć. A ja się śmieję. No i oni byli pewni, że coś już tam u mnie tak. Podchodzą do mnie, patrzą mi w oczy, czy ja już miałem oznaki jakiejś demencji od temperatury, nie wiadomo. No ale zapakowali mnie do środka i słuchajcie, to jest taka historia, że jadę w tym samochodzie, cudowna klimatyzacja i patrzę, obok mnie taki wielki baniak z wodą. I kranik, i kubek. No więc nalewam sobie wodę do tego kubka, piję i się krztuszę, nie mogę trzymać do śmiechu, tak to dla mnie wszystko. I oni patrzą na mnie i mówią, kurczę, chyba już trzeba gdzieś go zawieść. Ale ja mówię, słuchajcie, już patrzę, co Żydzi o mnie pomyślą, myślę sobie. Mówię, słuchajcie, głos słyszałem, że anioł przyjdzie i da mi wody. I cisza, jedziemy tym Żydem. I nagle oni zaczęli wychodzić. I w końcu mówię, jak będziesz w Polsce, to powiedz swoim przyjaciołom, że wśród Żydów anioły. Też są anioły. Oni słuchajcie, wszystko mi chcieli oddać, te rzeczy, które pozbierali, ale ja już zostawiłem je na okularze w koszu. Nie chciałem już tym nawet iść. Po prostu było mi za ciężko, a już wiedziałem, że skoro Pan Bóg pomaga, jest ze mną. Tylko widzicie, roztropność nie może być wyłączona. Ja tam byłem na granicy prawdopodobnie. To był też znak. Później byłem ostrożniejszy już, tak? Modlitwa tak. Ale nie można też wyłączać po prostu, no wiecie, tego co też człowieku musi być. To jest. Właśnie to jest ciekawe, drodzy, że trzeba ciągle rozeznawanie. Nigdy nie będzie gotowego wzoru na duchowość, nigdy nie będzie gotowego rozwiązania na życie. Pielgrzym to wie, pielgrzym ciągle rozeznaje drogę.
Nie ma nic gotowego nigdy, w żadnym ułamek sekundy każdy jest w ciągu rozeznawania.